Cześć, witajcie moi drodzy na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek o aktorze, który zasłynął nie tylko dzięki swoim bardzo dobrym rolom, choć bardzo często nie były to role pierwszoplanowe, to jednak zapadały nam w pamięci. Ale równie ciekawe było jego życie prywatne, różne mity i legendy, które wokół niego wyrosły. Dlaczego? Bo o jego sercowych podbojach krążyły legendy. Jak sam mówił, nie musiał nigdy zabiegać o kobiety, po prostu im się poddawał, a te z radością mu się oświadczały. Wiele mówiło się na temat tabunów kochanek, które miały przejść przez jego łóżko. Choć on kategorycznie zaprzeczał temu, że miało ich być aż tysiące. Jak widzicie, dzisiejszy odcinek więc będzie bardzo ciekawy, bo opowiem nie tylko o filmie, teatrze, rolach i tej artystycznej ścieżce, ale także o życiu prywatnym Tadeusza Plucińskiego. Jestem ciekawa, czy dla Was również był jednym z pierwszych amantów PRL? Czekam na Wasze zdanie, a tymczasem zapraszam do wysłuchania tej bardzo ciekawej historii. Tadeusz Pluciński urodził się 25 września 1926 roku w Łodzi. Jego ojciec pracował jako urzędnik, ale także był opiekunem małego zoo. Dlatego mały Tadzio miał w domu wielu przyjaciół i to naprawdę różnych gatunków. Na przykład gościła pewnego czasu małpka. Myślę, że każde dziecko chciałoby mieć małpkę, na szczęście nie każde ma, bo uważam, że no miejsce małpy nie jest w domu, ale faktycznie przy okazji prowadzenia tego zoo pan Tadeusz miał naprawdę wspaniałych przyjaciół. Natomiast ojciec pana Tadeusza nie był zbyt wiernym mężem. Rodzice rozwiedli się właśnie z powodu licznych zdrad. Później pan Tadeusz sam mówił, że wręcz maniakalne zainteresowanie płcią przeciwną i płci przeciwnej odziedziczył najprawdopodobniej właśnie po swoim ojcu. Koneserze kobiet, jak go nazywał. Zresztą pan Tadeusz kochliwy był już od przedszkola, ale jeszcze wtedy o miłości nie myślał, jak się domyślacie. Tak jak dorosły mężczyzna, bardziej tutaj myślał o swoich zyskach. Miałem sympatię. Do dziś pamiętam, jak się nazywała. Miała na imię Krysia. No i pierwszego dnia poprosiłem ją, żeby weszła ze mną pod stół. Kiedy wczołgaliśmy się tam, zapytałem ją, czy może zdjąć majtki. Ona odpowiedziała, że tak. Zdjęła, a ja wziąłem z nich gumę, bo potrzebowałem do pracy. I nic więcej się między nami nie wydarzyło, mówił w jednym z wywiadów. Ale jeżeli myślicie, że z pierwszym doświadczeniem, bardziej erotycznym, czekał zbyt długo, no to jesteście w błędzie. W jednym z wywiadów wyznał. To się stało w wieku 13 lat z mamą kolegi. Nie zrobiła nic wbrew mojej woli, mogłem wyjść. Nie byłem typem chłopca, którego można było do czegoś zmusić. Na jej usprawiedliwienie dodam, że wyglądałem jak rówieśnik jej starszego ode mnie syna i do niego przyszedłem pewnego dnia. Nie zastałem go, a ona zaproponowała, żebym poczekał. No, jak widzicie, ciekawie. Natomiast jako nastolatek pan Tadeusz pomieszkiwał raz u mamy, raz u taty, który wtedy pracował jako zwiadowca na stacji kolejowej w Koluszkach. Pan Tadeusz w Warszawie chodził do szkoły handlowej, należał także do harcerstwa i zawsze umiał się utrzymać, umiał po prostu zapracować na pieniądze. I to nie zawsze oczywistymi sposobami. Jako 17-latek zarabiał podobno na produkcji bimbru. Działał także przeciwko okupantowi. Razem z matką pomagał w ucieczce Żydom. Natomiast po wojnie jego mama i siostra wyjechały do Niemiec. Mieszkały w Monachium. Aktor natomiast został z ojcem i wbrew jego woli postanowił zdawać na studia prawnicze. Udało mu się dostać. Ale jego drogę miało zmienić pewne spotkanie, ponieważ pracując tam, gdzie ojciec, ponieważ dorabiał sobie również na stacji kolejowej w Koluszkach, spotkał Alinę Janowską. Tak, aktorkę Alinę Janowską. Ona miała wtedy 24 lata i utrzymywała rodzinę, bo niedawno zmarł jej ojciec. Aby to zrobić, zaczęła udzielać lekcji tańca i występować w teatrach. Alina jechała pociągiem przez Koluszki i zobaczyła mnie na peronie. Zachłysnęła się mną i odnalazła mnie w Łodzi. A gdy odnalazła, to już nie puściła. Mówił bardzo skromnie w jednym z wywiadów pan Tadeusz. No ale zobaczycie sami w tej mojej opowieści, że do takiego braku skromności w tym wypadku, w przypadku kontaktów damsko-męskich, miał zdecydowane prawo. To właśnie dzięki Alinie zaczął przebywać w teatrze, ale także myśleć o studiach aktorskich. Przebywał dużo w teatrze, za kulisami. No i między tą dwójką też romantycznie się coś zadziało. Myśleli o ślubie, ale do niego nie doszło, ponieważ pani Alina wybrała kogoś innego. Architekta Andrzeja, który został jej pierwszym mężem. Natomiast nic nie dzieje się bez przyczyny, ponieważ pan Tadeusz pewnego dnia spotkał Edwarda Dziewońskiego, który zapytał, co ty tu robisz, ile ty masz wzrostu, powinieneś być na scenie. I to Dziewoński wybrał mu papkina na egzamin do szkoły teatralnej.
I to był bardzo dobry wybór, bo jeżeli chodzi o angaż, o to, żeby grać, to był raczej z tych aktorów, którzy na telefon, na propozycje nie czekali zbyt długo. A role mówią, że są podobne do kobiet, bo nigdy nie musi o nie zabiegać. Jak sam przyznawał, w sumie z aktorstwem w jego przypadku było tak od początku, też dość pewnie opowiadał o tym, że jest po prostu dość leniwym aktorem. A to z tego powodu, że często nie chciało mu się uczyć ról. Nawet na egzaminy do szkoły teatralnej nie przygotował się zbyt dobrze, ale był to dowód na to, że jest jednak dobrym aktorem, bo kiedy zapomniał swojego tekstu, udawał zachrypniętego, chorego, takiego, które nie, że nie umie, tylko no nie może powiedzieć. No i widzicie, komisja uwierzyła, więc chyba aktorsko się jednak sprawdził. Hołdowałem zasadzie, co masz zrobić dzisiaj, zrób pojutrze, a będziesz miał 2 dni wolnego. Coś, kurczę, jakbym mojego męża słyszała, naprawdę. Ale wiecie, każdy medal ma 2 strony i 2 końce i tak dalej, bo jeżeli jesteś amantem w życiu i nieco spraw ci przez to uchodzi płazem, to jednak też są negatywy. No i tutaj była ta szuflada. Od początku pan Tadeusz był jednak wkładany właśnie w tę szufladę amanta. Może przez moje warunki, pocztówkowy facet, 1,83 m wzrostu, sylwetka do przyjęcia. Do tego stopnia podobałem się, że aktorki w teatrach mówiły: chcę, żeby zagrał ze mną Tadeusz, ale ja nigdy nie chciałem być amantem, wspominał w rozmowie z Super Expressem. Nie chciał, ale chyba musiał. Więcej za moment. I tak, w 1949 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Z siedzibą w Łodzi, przez wiele lat był związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu, Teatrem Dramatycznym w Poznaniu, a także warszawskimi Ateneum, Współczesnym, Polskim i Syrena. I choć teatrowi był wierny zawsze, oczywiście największą sympatię widzów, rozpoznawalność, no i uwielbienie, szczególnie żeńskiej części publiczności, zdobył dzięki filmom. Zadebiutował jeszcze w czasie studiów epizodem w Ostatnim etapie. I choć grał zwykle role drugoplanowe, zawdzięczał im popularność, bo jednak był zauważalny w tych filmach. Niejednokrotnie role z jego udziałem stawały się kultowe. Zagrał w filmach Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Brunet wieczorową porą, Poszukiwany, poszukiwana, W karierze Nikodema Dyzmy, serialu Stawka większa niż życie, Stawiam na Tolka Banana, Alternatywy 4. A w Hydrozagadce właśnie jego scena była bardzo zapamiętana, ponieważ tam zagrał z Ewą Szykulską. Parodię erotycznej sceny. Jego powtarzane do znudzenia zdanie "Zdejm kapelusz" stało się jednym z kultowych elementów tego filmu. Ale dobrze, powiedzmy o tym, co również wzbudzało jego życie. Myślę, że w dzisiejszych czasach na pewno byłby częstym bywalcem różnego rodzaju serwisów plotkarskich. Zwykło się o nim mówić na wieki wieków amant. Tak właśnie wymyślono to określenie dla innego aktora, tylko że potem scedowano je na mnie, a ja wolę, żeby mówiono na wieki wieków adorator kobiet, mówił sam o sobie. Co ciekawe, mimo licznych podbojów łóżkowych, sercowych, nazywajmy je jak chcemy, miał w sobie to coś, co sprawiało, że kobiety nie myślały o nim jako o jednorazowej przygodzie, facecie do zaliczenia, mówiąc brzydko oczywiście, tylko nadal widziały w nim idealnego partnera na męża. Oczywiście pomagała mu aparycja, uchodził za jednego z najprzystojniejszych aktorów PRL-u. Pisma z jego zdjęciami sprzedawano spod lady. Panie chciały je mieć w domu, niekoniecznie pokazując mężowi. Nie zdobywam kobiet, nie walczę o nie, ja po prostu się im poddaję. W moim przypadku było bardzo podobnie. To nie ja miałem kobiety, to kobiety miały mnie, mówił w jednym z wywiadów. Nie wiem, być może zawsze byłam wyjątkowa w tym wypadku, ja to zawsze wolałam się rozglądać za tymi, co się za mną rozglądają, bo tak po prostu mi było wygodniej. Z drugiej strony pana Tadeusza rozumiem. A że często jest taka tendencja nie tylko wśród pań, wśród panów również, jak mamy jakiegoś po prostu delikwenta czy delikwentkę, która jest niepoprawnym romantykiem, że tak to ładnie ujmę, kocha wszystkie kobiety świata czy wszystkich mężczyzn świata, to jednak ta druga strona zawsze ma nadzieję, że to ja będę tą osobą, która to zmieni, to dla mnie on porzuci te wszystkie miłosne podboje i teraz już będziemy żyli długo i szczęśliwie z gromadką dzieci. Trochę to dziwne, dla mnie nielogiczne, no bo niby czemu? Jak się nie zmienił dla 15 wcześniej, to czemu dla ciebie się ma zmienić? Warto mieć wysokie poczucie wartości, zawsze to mówię, ale może też trzeba jakoś tak z logiką to poczucie wartości wymieszać i wtedy by wyszło, że może jednak no nie bardzo. No ale w każdym razie był nienagannie ubrany, szarmancki, miał niski głos, magnetyczne spojrzenie, no i oczywiście wizerunek niegrzecznego chłopca. I on też sam chyba obiecywał kobietom,
że jednak tym razem się uda, bo jak sam przekonuje, wierzył w to za każdym razem, kiedy mocno się zakochiwał. Zresztą później już zaczął patrzeć trochę na tą swoją łatkę, która do niego przylgnęła z dużym dystansem. Mówił, że potrafił z tego żartować, nawet kiedyś jak spotkał w Spatifie koleżankę Annę, z którą nigdy nie grał. A kiedy się przywitali, ona wyznała mu, że śnił jej się niedawno, to zapytał, czy śnił się nago. Ona odpowiedziała, że nie, a on w takim razie powiedział, że to nie mógł być on. Ostatecznie był 4-krotnie żonaty, ale jak sam mówi, nigdy nie inicjował małżeństwa, tylko po prostu właśnie był o nie proszony. Ja nigdy się nie oświadczyłem, kobiety proponowały mi ślub. Pierwszą jego żoną była starsza od niego mezzosopranistka Bożena. Małżeństwo trwało kilka lat i rozpadło się z powodu zdrad. Mimo, że pani Bożena miała naprawdę dużo cierpliwości do męża. Któregoś razu zniknąłem pierwszej żonie Bożenie na cały tydzień. Spotkałem inną kobietę i zwariowałem tak mocno, że straciłem zwyczajnie poczucie czasu. Ocknąłem się w dniu przedstawienia i gdy zbliżałem się już do teatru, zobaczyłem, że stoi przed wejściem. Nie mogłem zdezerterować, bo musiałem wejść do budynku. Byłem więc gotowy na najgorsze. I chcąc uprzedzić jej atak, zapytałem dość bezczelnie, co się stało. Ale nie posypały się na mnie żadne gromy. Powiedziała tylko, że przyszła sprawdzić, czy żyje, i odeszła. Zdecydowaliśmy się na rozstanie dopiero po 4 latach. I możesz mi wierzyć lub nie, ale ona nigdy nie wypominała mi tego tygodnia. Wiele lat później mój przyjaciel, Bene Gładysz, namawiał mnie, żebym się z nią ożenił drugi raz, bo uważał, że jest wspaniałą kobietą, a ja wtedy znowu byłem sam. Kiedy w końcu zgodziłem się na spotkanie, oznajmił mi, że nic z tego, bo z nią rozmawiał i odmówiła. Nie chciała, żebym zobaczył, jak się zestarzała przez te wszystkie lata. I nigdy więcej w życiu rzeczywiście jej nie zobaczyłem. A nie wiem, czy to chodziło o te zmarszczki. Chyba raczej pani Bożena jakąś mądrością życiową się wykazała. Nie, żebym uważała, że pan Tadeusz cokolwiek tutaj, broń Boże, nie chce nic złego o nim powiedzieć, ale uważam, że jak z jednej rzeki się wyszło kiedyś, to się do niej po prostu drugi raz nie właśnie. Chociaż i dzisiejsza historia powie, że nie zawsze, bo ja zawsze mówię, że nie ma co generalizować i proszę bardzo, sama się zapędziłam w kozi róg. Drugą żoną aktora była koleżanka Ilona Stawińska, aktorka. Mijaliśmy się, byliśmy razem, ale osobno, tłumaczył po latach od rozstania. Choć prawdziwą przyczyną rozstania miał być jego romans z Kaliną Jędrusik. Niektórzy mówili, że ich spotkanie było nieuniknione, a że gdy się spotkają, to wybuchnie jakaś wielka bomba, jakieś uderzenie ich trafi, grom z jasnego nieba, czy zwał jak zwał. I nawet sam pan Tadeusz to wspominał. Wszyscy mówili, że kiedyś musimy na siebie trafić. Ona szalona, prowokująca, ja wtedy z opinią playboya. Spotkaliśmy się w końcu w Teatrze Współczesnym, gdy graliśmy razem w operze Za 3 grosze i wpadłem po uszy. Koneserzy kobiecych wdzięków pewnie mogliby jej wiele zarzucić, ale za to, jaką miała fantazję, jakie poczucie humoru, jakie zmysłowe usta, ochrypnięty głos, biust. Była naszą Marilyn Monroe. Nie znam faceta, który potrafiłby się jej oprzeć, przejść koło niej obojętnie. Myślałam, że to będzie prawdziwa miłość, a to był jedynie prowincjonalny romans, skomentowała później ich relację Kalina Jędrusik. Była na niego zła, bo zostawił ją dla innej kobiety, a ona przecież dużo ryzykowała, była w związku małżeńskim. I to jeszcze wtedy, kiedy jej mąż Stanisław Dygat nie był tak tolerancyjny, jak się okaże być w latach przyszłych ich małżeństwa. Zresztą Tadeusz był jego przyjacielem, dlatego obydwoje starali się ten romans utrzymać w tajemnicy, ale pan Tadeusz jakoś nie potrafił się powstrzymać przed wyznaniami w teatrze o tym, co łączy go z Kaliną Jędrusik, no i potem musiał za to zapłacić spotkaniem ze Stanisławem Dygatem. Jednak po raz kolejny wykorzystał swój aktorski talent i patrząc mu prosto w oczy powiedział, że to nieprawda i zagrał to tak dobrze, że pan Stanisław odetchnął z ulgą. Natomiast Kalina Jędrusik faktycznie miała niesamowity charakter i dowodzi o tym chociażby ich kolejne spotkanie w słynnym Spatifie, gdzie pan Tadeusz przyszedł z nową wybranką. Zauważyła nas, zrobiło się groźnie, bo była przecież nieprzewidywalna, ale podeszła tylko do dziewczyny, po czym zaczęła ją głaskać po głowie i powiedziała: ładna jesteś, ładna, ale cycków takich jak ja nie masz. I jednym ruchem rozdarła na sobie bluzkę, z której wyskoczyły bujne piersi. Ale wróćmy do pana Tadeusza. Sam mówił, że świetnie sprawdzał się w związkach, kiedy było romantycznie, gorąco, no wiecie, w początkach, kiedy jeszcze bardzo mocno w związku działa chemia. Potem, kiedy przychodziła codzienność, zaczynały się schody. Powoli zaczynał myśleć o ucieczce, kiedy pytano go, gdzie wychodzi i tak dalej, a kiedy przyłapywano go na kłamstwie, to już nie było wyjścia. Kiedy żona mówiła mi, że robię rzeczy niegodne,
to znaczy interesuje się innymi paniami i proponowała, może się rozstaniemy, odpowiadałem, ależ bardzo proszę. Brałem walizkę i resztę zostawiałem żonie. I dodawał dość cynicznie, że proponować jemu ślub z jego reputacją trzeba mieć odwagę. Tak jakby to zawsze była wina tych pań, że się na to pisały. Ale faktycznie przecież mówiono, że miał nawet 3000 kochanek, choć on sam temu zaprzeczał. Myślę, że to ojciec zainfekował mnie. Tyle, że ja nigdy spotkań z kobietami nie traktowałem instrumentalnie. Wy mówicie o nas dziwkarze, kobieciarze, ale to wy o nas zabiegacie. Może nigdy nie przeszkadzał mi brak formalności. To dziewczyna pytała. Może wreszcie zalegalizujemy związek, mówił Pluciński. Ale jeśli myślicie, że po prostu każda kobieta, która się napatoczyła, miała u niego szansę, to jesteście w błędzie. Jak sam mówił, mimo piękna, które oczywiście przyciągało go w kobietach, zatrzymać na jakiś czas oczywiście, mógł tylko charakter. Nie interesowały go laleczki bez skazy. Rozmiar biustu też się nie liczył. Piękne kobiety, ale bez poczucia humoru, intelektu nigdy na mnie nie działały. Interesuje cię facet, który nie potrafi cię zabawić, zainteresować, bo nie ma żadnych pasji? Co z tego, że jest przystojny? Mówił w rozmowie z dziennikarką Wyborczej. Ale wróćmy do małżeństw, bo przed nami jeszcze dwa. A trzecią żoną Tadeusza Plucińskiego była kobieta, o której już kiedyś robiłam odcinek, znajdziecie go w karcie, więc zapraszam serdecznie. Chodzi o Krystynę Mazurównę, która była już wtedy bardzo znaną tancerką. Poznali się w połowie lat 60. Później w wywiadach przyznawała, że był jej niesłusznie poślubionym mężem. Miała żal, że przepuszczał jej pieniądze, że był skąpy dla niej, a rozrzutny dla siebie. Twierdziła, że nie chciał zgodzić się na rozwód i że musiała go spłacić, ale pan Tadeusz temu zaprzeczał. Natomiast niestety obiektywny tutaj trochę nie był. Jeżeli chodzi o tłumaczenie tych zdrad, bo mówił tak. Pytany, czy wybaczyłby zdradę żonie? No nie wiem, nie do końca mogę to powiedzieć. Widzisz, ze zdradą kobiety jest inaczej. Bo gdy zdradza mężczyzna, to jakby splunął przez okno na ulicę. A kiedy zdradza kobieta, jest odwrotnie. Jakby ktoś napluł z ulicy do mieszkania. Jest takie ludowe powiedzonko i kryje się za nim przeświadczenie, że faceci są ulepieni z gorszej gliny. Bo u kobiety za zdradą fizycznie idzie często psychiczna. I to już rozbija całkowicie związek. No dość wygodna faktycznie postawa, szczególnie dla panów. Ja natomiast mam w tym przypadku taką teorię, nawiązując do tego plucia. Czy z mieszkania, czy na ulicę, zdrada zawsze jest naplucem w twarz swojemu partnerowi. Ale kiedy w 1974 roku brał ślub z aktorką Jolantą Wołejko, wszyscy jakoś myśleli, że tutaj jest szansa na stabilizację i bardzo się nie pomylili, bo faktycznie po raz pierwszy założył rodzinę i czas pokazał także, że pani Jolanta była właściwą kobietą. On miał 39 lat, ona 23. Poznaliśmy się w Teatrze Polskim. Oboje tam grali. To on zwrócił na mnie uwagę i zaczął dążyć do bliższej znajomości. Oczywiście bardzo mi się podobał i byłam szczęśliwa, że wybrał mnie, mówiła pani Jolanta. Ale tutaj znowu się komuś musiał narazić. Jak to w przypadku pana Tadeusza, bo był przyjacielem ojca pani Jolanty, który nie był zachwycony tym, że jego kumpel chce się żenić z jego córką. A sam zresztą ożenił się z byłą żoną Tadeusza, Iloną Stawińską. Padł w szał, gdy usłyszał o wyborze córki. Para doczekała się natomiast dwóch synów, Pawła oraz Piotra. Ale niestety ten związek rozbiło to, co zawsze, czyli zdrady pana Tadeusza. Ale nawet po rozstaniu ta dwójka pozostała sobie wyjątkowo bliska. Z perspektywy czasu widzę, ile przez to straciłem. Gdy Jola pierwszy raz wspomniała o rozwodzie, nie potraktowałem tego poważnie, mówił w jednym z wywiadów. Ale mimo wszystko nigdy tak naprawdę się nie rozstali. Pani Jolanta przyjeżdżała, doglądała go, sprawdzała, co ma w lodówce. Kiedyś żartowała, wiesz co, gdy kiedyś umrzesz, ja przyjadę na twój grób i na pewno zostawię karteczkę, jestem w kwaterze numer 6 u pani Zosi, zaraz wracam. A historia powtórzyła się również z dzieciństwa pana Tadeusza, bo po rozwodzie jeden syn mieszkał z mamą, drugi z tatą. Jednak pan Tadeusz i z jednym i z drugim miał świetny kontakt, doczekał się także wnuków. W ostatnich latach grał w wielu serialach, na dobre i na złe, na wspólnej, zagrał też w Pitbullu. Występował w słuchowisku Polskiego Radia. Prywatnie kochał psy, rottweilery, które były wychowywane nie na żadnych killerów, tylko na słodkie przytulanki, można powiedzieć.
Zresztą, kiedy ktoś go widział, zawsze mówił, że panie Tadeuszu, a pan zawsze z tym samym pieskiem. Na co pan Tadeusz odpowiadał, tak, od 40 lat. Mieszkał na Grochowie w niewielkim apartamencie, bo dzieciom oddał swoje 4 pokoje z tarasem i widokiem na Wisłę. Bo jak mówił, rozmnażają się. Dla niego i Kuby, jego psa Rottweilera w tym czasie, najważniejsza była ponoć codzienna rutyna. 3 spacery dziennie, ćwiczenia w pobliskim parku, połączone ponoć z podpatrywaniem ładnych dziewczyn. Przestań do mnie mówić na pan, bo z Kubą będziesz mieć do czynienia. Miał ponoć do nich mówić. A o swoim psie mówił, on ma 13 lat, ja 88, więc jesteśmy niemal w tym samym wieku. I ostatnie lata spędził właśnie, często spotykając się z byłą żoną, dziećmi i wnukami. O swojej byłej żonie i najbliższej przyjaciółce mówił. Bez niej nie dałbym rady. Jola wytrwale znosiła wszystko. Rozwiedliśmy się prawie 40 lat temu, a ona wciąż jest moim największym przyjacielem i vice versa. Zrobię dla niej wszystko. Później, kiedy zamieszkał w domu, aktora weterana w Skolimowie również często go odwiedzała. Trafił tam w wyniku długiej rehabilitacji po złamaniu nogi. Jestem w domu artysty weterana, a artysta weteran to brzmi dumnie, mówił jednak. A czy myślał o tym, żeby ponownie ożenić się z panią Jolantą? Tak, nie on jeden. Wiele osób nam radziło, żebyśmy ponownie się pobrali, bo żyjemy właściwie jak małżeństwo. Jola jest mi najbliższą osobą, przyjacielem. Znam ją 50 lat. A parą byliśmy 24 lata, dzwoniliśmy do siebie codziennie. Niestety z biegiem czasu stan zdrowia pana Tadeusza zaczął się pogarszać. Od dłuższego czasu gazu w oczach, przyjmował leki, ale nie mógł mówić, co mu dolega. Wiadomo było jedynie, że miał problemy z krążeniem i ciśnieniem, zdradzał jeden z pensjonariuszy. O jego śmierci poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Aktor odszedł 23 kwietnia 2019 roku. Pogrzeb na Powązkach w Warszawie miał charakter świecki, a sam pan Tadeusz nie znosił pogrzebów. Mówił, że nie lubił spotykać ludzi po latach, nie lubił tych komentarzy, jak kto się zestarzał, jak kto wygląda. Zresztą też mówił, że makijaże u jego koleżanek z młodości sprawiają, że nie ma zbytnio ochoty tego oglądać. Sam natomiast nie bał się śmierci, sam powtarzał, czego mam się bać? Niedawno śniła mi się moja zmarła siostra i mama. Czułem się w tym śnie jakoś tak błogo, ale zapytałem siostrę przytomnie, gdzie teraz są, skoro i ja jestem z nimi? Rano zrozumiałem, że śniła mi się własna śmierć. I coś ci powiem, jeśli tak się odchodzi z tego świata, to proszę bardzo, to mogę tak po prostu odpłynąć. Był wielkim człowiekiem, o czym świadczy chociażby wypowiedź Witolda Sadowego w Encyklopedii Teatru Polskiego, który tak charakteryzował tego wybitnego aktora. Znaliśmy się i lubiliśmy, był świadkiem historii, miał bogate życie. Przeciętny śmiertelnik wie o nim tylko, że był komediowym aktorem. Grał w rozrywkowych filmach i że miał 4 żony. Był uwodzicielem i erotomanem. Mówiono o nim na wieki wieków amant. Ja natomiast znam go z lepszej, nie plotkarskiej strony. Był szlachetnym i dobrym człowiekiem, wspaniałym kolegą. O nikim nigdy nie mówił źle. Był dżentelmenem i wybitnym aktorem. Większość życia spędził w teatrach dramatycznych, grał wielkie role. Znał najwybitniejszych, pracował z nimi. Myślę, że oczywiście, ponieważ tutaj łączymy tę rozrywkę z kulturą, ale jednak rozrywkę, więc dużo wam opowiedziałam o życiu prywatnym pana Tadeusza, ale nie zapominajmy, z jak wielkim aktorem mamy tutaj do czynienia. Myślę, że pan Tadeusz przez swoją grę aktorską byłby w stanie nam zagrać wszystko. Zresztą, choć sam za tym nie przepadał, Na wieki wieków amant to jest właśnie jego autobiograficzne wspomnienie, więc jeżeli macie ochotę na więcej, to wam polecam. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia, kochani. Dziękuję wam za dziś. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pa, pa!